Tak naprawdę to, co już na starcie zaszkodziło, to jest pewna prowizorka i chaos. Znaczy, ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, jak można wprowadzać tak dużą reformę, nie przygotowując odpowiednich rozporządzeń wcześniej, nie przedstawiając komentarzy, pewnych materiałów, które są niezbędne księgowym czy działom księgowości w firmach. No i jakby to już na samym wstępie pokazuje, że ta reforma była przygotowana na ostatnią chwilę i bardzo na szybko. Nie sprawdzono tych konsekwencji, czyli te pierwsze głosy tych osób, które w styczniu będą miały obniżone wynagrodzenia, no to pokazuje, że nie został on dokładnie przygotowany, bo prawda jest taka, że obniżenie w ciągu jednego miesiąca pensji dla Polaków, którzy generalnie nie mają dużych oszczędności, no może być bardzo sporym problemem. Zobaczymy, jak będzie dalej ta kwestia Nowego Ładu wyglądać. Przede wszystkim wtedy, kiedy zaczniemy rozliczać rok 2022, jak zadziała ulga dla klasy średniej, jak będą wyglądać emerytury. No w tym momencie mamy bardzo dużo pytań. Ja przypomnę, że jeszcze kilka dni temu nie było tak naprawdę do końca wiadomo, jak rozliczać się będą mogły pary małżeńskie. Czy ulga, jak ulga dla klasy średniej będzie mogła być stosowana w przypadku małżeństw. No i dlatego więcej wciąż moim zdaniem jest znaków zapytania niż konkretnych odpowiedzi. No i też zobaczymy, jak Polacy przyjmą te zmiany, czy będą umieć nawigować jednak w tym bardzo skomplikowanym systemie, który został przez Mateusza Morawieckiego opracowany. Bo ja tylko powiem jedno, podatki oprócz tego, że progresywne, czyli sprawiedliwe, powinny być także przejrzyste, powinny to być także łatwy system, w którym każdy porusza się z łatwością, nie jest potrzebne konieczne zatrudnianie księgowych i kombinowanie, czy i w jaki sposób się rozliczyć.